Cześć, z tej strony Sandra, a dzisiaj Wam przedstawię model słuchawek Cougar Immersa TI. Model ten wyróżnia bardzo duży komfort użytkowania oraz niska cena, ale sprawdźcie sami dalej w tym filmie. Model słuchawek, który może zainteresować większość osób ze względu na niską cenę oraz wygodę. Przede wszystkim na szczególną uwagę zasługuje także konstrukcja nauszników oraz mikrofonu, co przedstawię dalej w tym filmie. Pudełko jest zapakowane z wycięciem na produkt, a z tyłu znajdują się główne cechy produktu. Nie ma natomiast najważniejszych specyfikacji, znajdują się one dopiero na spodzie kartonu. Tutaj należy wymienić głównie pasmo przenoszenia, które wynosi od 20 do 20 tysięcy herców. Jest to standardowa wartość pozwalająca na uzyskanie pełnego zakresu częstotliwości. Impedancja 32 ohmy, która zapewnia głośniejsze odtwarzanie dźwięku bez większych zniekształceń audio, a mikrofon posiada czułość 47 dB. Rozpakowanie słuchawek. Karton w całości pokryty plastikowym wypełnieniem, gdzie sztywno są włożone słuchawki z dodatkowym zabezpieczeniem, mianowicie dwie gumowe rurki. Pierwsze, co rzuca się w oczy, jest to ich konstrukcja, czyli duże i grube nauszniki. Dodatkowo, na co od razu zwróciłam uwagę, to zastosowana kolorystyka. Pomarańczowo-czarna charakterystyczna dla loga Cougar oraz grube 3,5 cm nauszniki o średnicy 10 cm. Boki słuchawek powlekane tytanem są z zewnętrznej strony, a w środku znajduje się logo producenta zabezpieczone folią. Przewód wychodzący ze słuchawek jest również zabezpieczony i ma on długość łącznie 2 metrów. Na przewodzie wychodzącym ze słuchawek jest pilot do sterowania głośnością oraz przycisk do wyłączenia mikrofonu. Dalej przejściówka, za pomocą której można podłączyć osobno mikrofon oraz słuchawki. Jest to przydatne głównie dla osób, które bez przejściówki chcą używać słuchawek do urządzeń mobilnych, czyli na przykład telefonu czy tabletu. Odnośnie wykonania, waga słuchawek to 380 gram, nie są więc one najlżejsze. Górna część słuchawek to pałąk, wykonany jest z dwóch prętów pokrytych gumą w kolorze pomarańczowym. Natomiast pasek z logiem Cougar jest pokryty ekoskórą, a w środku wypełniony pianką. Mikrofon w lewej słuchawce i jest on wysuwany, elastyczny i pokryty plastikową nakładką. Należy jednak mieć na uwadze to, że nie jest on odpinany. Charakterystyka mikrofonu kardioidalna, czyli jednokierunkowa. Wszystko, co mówię, głos przechwytywany jest tylko z jednego kierunku, a zaprezentowana grafika ukazuje zbieranie audio przechwytywanego przez mikrofon. Do testu porównam dwie próbki audio. Sprawdźmy więc mikrofon. Ja tutaj mam niestety zintegrowany układ audio, nie mam zewnętrznej karty dźwiękowej. Natomiast mikrofon jest ustawiony na 100%, czyli standardowa wartość, natomiast boost mikrofonu jest obecnie na 0 dB, czyli nie mamy żadnego boostu mikrofonu. Sprawdźmy, jak ten właśnie dźwięk spisze się w programie i w tym momencie nagram jakąś próbkę dźwięku i zobaczymy przez program Audacity, jak ten mikrofon będzie brzmiał przy właśnie wartości mikrofonu 100%, czy będą jakieś wyraźne szumy, a następnie sprawdzę przy booście mikrofonu, czy będzie jakaś wyraźna różnica. Ok, teraz sprawdźmy zwiększenie wydajności mikrofonu, czyli plus 10 dB boost tego mikrofonu i nagrajmy jakąś próbkę dźwięku. Ok, sprawdźmy, czy są jakieś wyraźne szumy, czy jest różnica, czy jest głośniej i jak ogólnie brzmi jakość tego nagrywanego audio. Ok, porównajmy dwie próbki dźwięku, czyli tą pierwszą do tej drugiej, sprawdźmy różnicę właśnie tego nagrywanego audio. Na początek pierwsze nagranie dźwięku, czyli bez żadnego boostu mikrofonu. I w tym momencie nagram jakąś próbkę dźwięku i zobaczymy przez program Audacity, jak ten mikrofon będzie brzmiał przy właśnie wartości mikrofonu 100%, czy będą jakieś wyraźne szumy, a następnie sprawdzę przy booście mikrofonu, czy będzie jakaś wyraźna różnica. Ok, według mnie mogło być trochę cicho dla niektórych osób i wydaje mi się, że przy tym buście mikrofonu o 10 dB może być dużo lepiej. Sprawdźmy teraz drugą próbkę dźwięku. Ok, sprawdźmy, czy są jakieś wyraźne szumy, czy jest różnica, czy jest głośniej i jak ogólnie brzmi jakość tego nagrywanego audio. No i niestety już tutaj są wyraźne szumy, czyli musimy oczekiwać tego, że przy włączonym buście właśnie mikrofonu mogą pojawić się jakieś takie wyraźniejsze szumy. A teraz kilka słów podsumowania. Przede wszystkim, co jest najważniejsze i co mnie naprawdę miło, pozytywnie zaskoczyło, jest to wygoda tych słuchawek. Jest to najwygodniejszy model, jaki do tej pory miałam do testów. Jeśli chodzi o mikrofon w tych słuchawkach, bez wyłączonego boostu tego mikrofonu jest naprawdę ok. Nie mogę powiedzieć, że jest to rewelacyjna jakość nagrywanego audio, bym bardziej powiedziała wystarczająca dobra.
Natomiast przy włączonym już buście mikrofonu są wyraźne, wyraźne szumy, które mogą przeszkadzać. Na plus również pilot, który jest w tych słuchawkach, czyli możemy wyciszać, możemy sterować głośnością, nie ma żadnego problemu, oraz rozgałęźnik do wszystkich pozostałych urządzeń mobilnych oraz do osobno do mikrofonu oraz do słuchawek do komputera. Podsumowując, jakość audio. Przede wszystkim duża ilość basów, są one też szczegółowe. Słuchawki grają głośno, natomiast mi osobiście brakuje głębokości brzmienia dźwięku. Komu więc polecałabym ten model słuchawek? Przede wszystkim osobom, które przez wiele godzin użytkują słuchawek. Niezależnie czy będzie to tablet, telefon czy komputer, są one naprawdę bardzo wygodne. Ode mnie to na tyle w tym filmie. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia do kolejnego materiału.